Rezerwacja, podsumowanie roku. Najprzyjemniejszy moment, bo dużo przeżyliśmy, dużo oglądaliśmy i teraz możemy tymi przeżyciami i wspomnieniami tego roku artystycznymi podzielić się z Państwem. Ze mną kwiat krytyki, Anda Rotenberg, czyli sztuka oczywiście, Jacek Marczyński, muzyka klasyczna, Gabi Drzewiecka, czyli radio, czyli Z i TVN i Glamour. Tak, i Glamour. Tak. I muzyka popularna. Anda oczywiście Vogue, Jacek Rzeczpospolita, ale też Newsweek najnowszy, tak? Ania Tatarska, czyli film i TVN. Tak? I też, czyli Z. I tak, czyli jest. Z. Oplatamy tak, cię z tak, obu tak, tak. Jacek Bakar, teatr i fantastyczny blog Zdania Bakara. Witamy bardzo serdecznie. No i Justyna Sobolewska, czyli wiadomo, literatura i redakcja polityki. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami dzisiaj. No i co, zaczniemy od wydarzeń, a to jest rok szczególny, jeśli chodzi o kulturę i w ogóle o to, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Rok wyborczy, wygrane wybory opozycji, więc dużo się dzieje i będzie się jeszcze działo. I zaczynamy od teatru, który jest chyba w tej chwili najgorętszym tematem, bo widzimy, co się dzieje w Teatrze Dramatycznym, który jest dla mnie takim też przykładem tego, z czego będzie się można uczyć, jak zarządzać lub nie, tak, nie zarządzać instytucjami. Mhm. Tak. Jacku, kto jest w tej chwili dyrektorem lub dyrektorką w Teatrze Dramatycznym? Jeszcze Monika Strzelka. Ja nie wiem, kiedy ten program będzie emitowany. Więc piątek, momencie, to może się tak. Więc w momencie, kiedy go nagrywamy, dyrektorką formalnie jest, zdaje się, Monika Strzępka, która ponoć odwołała kolektyw dramatyczny, czyli całe te hasło, z którymi szła do teatru, czteroosobową grupą. To już jest nieaktualne, bo Monika, zdaje się, zarządza jednoosobowo. No ale z tego, co przeczytałem, trwa procedura odwoływania Moniki Strzępki przez organizatora Teatru Dramatycznego, czyli Miasto Stołeczne Warszawa. A co będzie w piątek, za dni trzy, nie wiadomo. Ale jakbyś esencję tej całej esencja sytuacji. Esencja jest bardzo przykra, bo z jednej strony powiedziałaś o 15 października. Rok temu mówiliśmy tu o spektaklu pod tytułem 1989, gdzie pada takie zdanie pod tytułem Dość ciemności już, i teatr stał się profetyczny w pewnym sensie w tej sprawie. Z drugiej strony trwa wciąż, przynajmniej trwa dzisiaj, procedura odwoływania dyrektora Teatru Słowackiego Krzysztofa Głuchowskiego. Nikt po prawie 600 dniach tego nie zamknął, chociaż unieważniono na szczęście konkurs na dyrektora, nowego dyrektora. Tak. Po trzecie, represje ze strony władzy, minionej władzy wobec teatru trwały i były bardzo silne i bardzo systematyczne. Teraz trzeba będzie odzyskać wiele instytucji. A z trzeciej strony, tej, do której zaczęliśmy, nasza, tak zwana nasza strona, skompromitowała się poprzez Teatr Dramatyczny, bo ja już abstrahuję od tego, że zapewne skończy się to tak, że w takich, a nie innych okolicznościach Monika Strzępka jednak przestanie być dyrektorką Teatru Dramatycznego. Nie widzę możliwości, żeby było inaczej. Z drugiej strony wiadomo, że wybór Moniki Strzępki w bardzo niejasnych, dodajmy, okolicznościach obciąża politykę. No, wybór był no nie, konkurs. Ale jednak mimo wszystko konkurs został w pewnym sensie jednak w niejasny sposób przeprowadzony, gdyż zmieniono niejako regulamin, były na ten temat różne głosy. Za mało czasu, żeby do tego wchodzić, ale cała ta sytuacja obciąża Miasto Stołeczne Warszawę, które jest organizatorem, które tak sformułowało warunki tego konkursu, no a potem troszkę od tych warunków odeszło. Ale to najważniejsze i najgorsze dla tych wszystkich, którzy wspierali Monikę Strzępkę, dla tych wszystkich, którzy bardzo na ten projekt liczyli, to, że głęboki krach, niezrozumiały dla mnie, i to, że była awantura w pewnym momencie o spektakl Krystiana Lupy w Genewie. Nie rozstrzygam tam, kto za chwilę będzie premiera w Odeonie. Krystian Lupa jest po pięknej premierze, przedpremierze Balkonów Pieśni Miłosnych. Ale powiedzmy, że afera była o to, że ekipa w Szwajcarii zarzuciła Krystianowi Lupie i jego ekipie złe traktowanie zespołu technicznego. No mobbing po prostu. Tak. No z tym, że później do premiery nie doszło. Tak, premiera tego samego spektaklu odbędzie się w styczniu w Odeonie Paryskim. Z tymi samymi aktorami.
wtedy środowisko teatralne, przynajmniej część środowiska, bardzo ochoczo zarzucała Krystianowi Lupie wszystko, co złe, i detronizowała Krystiana Lupę i dokonywała niemalże linczu. Dziś to samo środowisko teatralne milczy w sprawie Moniki Strzępki, przynajmniej część tego środowiska. Jeśli dopóki my w środowisku teatralnym będziemy wyznawać podwójne standardy, dopóki będziemy bronić, no to będziemy się, że tak powiem, autokompromitować. A jeśli chodzi o konsekwencje sytuacji w teatrze dramatycznym, niezależnie jak się skończy, a wydaje mi się, że może się skończyć tylko w jeden sposób, no to są takie, że wszystkie te ideały, z którymi szła Monika Strzępka i kolektyw dramatyczny do dramatycznego, jakoś tam zostały zakwestionowane przez same artystki. Bardzo będzie trudno powrócić do nich, bardzo będzie trudno o kolejne zaufanie, by rewolucję w teatrze przeprowadzać. No i wszystko, z czym przecież większa część opinii publicznej się zgadzała. Feminizm, równość, bezpieczeństwo. No nie da się ukryć, że przez to, co się wydarzyło w dramatycznym, to zostało bardzo mocno skompromitowane. To stało się przeciwieństwem w pewnym sensie tego, z czym kolektyw dramatyczny szedł do władzy. Tak, rozmawiałam z Anną Smolar dla Newsweeka właśnie, reżyserką, która bardzo prostą rzecz powiedziała, mianowicie, że może najpierw praktyka, a później tak mocne szafowanie hasłami równości, demokratyzacji, że najpierw proces, a później oświadczanie, że jesteśmy w instytucji demokratycznej, feministycznej. Anda poddała mi myśl, żeby jednak na początku opowiedzieć o wydarzeniach, i chyba to jest lepsza myśl. I Ando, jeśli chodzi o wydarzenia w sztuce, to też bardzo dużo się działo. Bardzo ciekawe, bo wydarzenia chyba są dopiero przed nami, ponieważ w dziedzinie instytucji, które zajmują się eksponowaniem sztuki, istnieje jeszcze na razie spokój przed burzą, dlatego że mamy do czynienia ze sporą liczbą samozwańców, którzy bez konkursu trafili na dyrektorskie stanowiska w ważnych instytucjach artystycznych. No i ponieważ dzisiaj jest wtorek, jak mówisz, to nie wiemy, czy do piątku utrzyma się dyrektor zachęty. Samozwańcy, tak. Ale no, jest spokój, ale w zachęcie. Był protest pod bardzo takim chwytliwym hasłem. Zachęta zajęta. To chyba jest jeden z powodów rozstania się z obecnym, czy do niedawna pełniącym, będącym, zajmującym gabinet dyrektorski a dyrektorem, ponieważ to nie jest zawodowiec i on na przykład nie wiedział, że musi zapytać artystów o to, czy zgadzają się z nim pracować i wystawiać na wystawie, którą on proponuje. Mm-hmm. Artyści zaprotestowali, to największe nazwiska. Oni się nie zgodzili na dzień dobry. No to uznał, że weźmie ich pracę z magazynu, bo przecież w magazynie zachęty są zakupy. Wywiesił to na ekspozycji. Oni zaprotestowali, ale nie zdjął, bo uznał, że ma prawo dysponować tym, co galeria kupiła. To znaczy galeria, czyli ja, Agnieszka Morawińska, Hanka Wróblewska, w innych okolicznościach i w innym kontekście. Więc to jest jedna z tych rzeczy, których pan Janowski nie wie o tym, jak się teraz już wie. No nie wiem, czy już wie na pewno, bo myśli, że wie. Mhm. On raczej myślał, że wie różne rzeczy. Myślał, że wie, jak się przeprowadza konkurs na Pawilon Polski w Wenecji, że on jako dyrektor i były współkurator wystawy artysty może teraz być przewodniczącym jury, który ma dwa głosy, zarządza jawne głosowanie i wymusza nareszcie jury przy trzech głosach odrębnych. Forsuje tego artysty, którego wystawę zrobił nie tak dawno, i wybiera współkuratora na kuratora Biennale, a potem podpisuje jako dyrektor zachęty z nimi umowy. Czy w filmie były jakieś skandale?
No, myślę, że same. Myślę, że cała masa, ale tak zainspirowała mnie ta rozmowa o zmianach niebezpiecznych lub dobrych. Ja bym się skupiła na dobrej zmianie, ale nie tej w naszej wersji. Jesteśmy teraz świadkami, świadkiniami odradzania się troszeczkę Złotych Globów po 2 latach, no myślę, bardzo trudnych, kiedy to okazało się, że drugie najważniejsze w branży nagrody przyznaje grupa niepracujących zawodowo, wyłącznie białych, głównie mężczyzn mieszkających w Hollywood. No i podobnie jak Oscary, ta organizacja postanowiła się trochę zrestrukturyzować, dołączając między innymi krytyków z różnych zakątków świata, w tym Polski i w tym też mnie na przykład. I to uważam, dlatego ci się podoba ta zmiana. Wiesz co, nie, ale myślę, że też dlatego, że pierwszy raz miałam szansę coś na tę skalę oglądać od środka. Mm-hmm. I ciekawe jest, że rzeczywiście przemeblowanie osób głosujących, tu też była mowa o tym, kto głosuje, jak głosuje, ile ma głosów, nagle automatycznie wpływa na to, co zostaje wybrane. I gdzieś obok tytułów takich, co zawsze przez lata wiedziałaś po prostu 100%, że się znajdą w tej selekcji, znalazło się na przykład bardzo dużo tytułów, które rządziły na europejskich nagrodach filmowych. Więc rzeczywiście ten punkt siedzenia determinuje punkt widzenia w dość wyraźny sposób. Ja bym chciał tylko jedno zdanie. Ja ogólnie patrzę teraz od jakiegoś czasu optymistycznie i w ogóle oddycham z dużą ulgą. Ale jednak muszę powiedzieć, że nie chcę tego oceniać, ale tak na pierwszy rzut oka środowisko filmowe budzi mój jakiś opór w sprawie działania w kontekście zabetonowywania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I to, w jaki sposób cenieni przeze mnie artyści dokładają się, być może dlatego, że bez tego ich przyjaciele, ich znajomi nie mogliby robić filmów póki co, czy coś. Jednak do tego, żeby Rada PiS-u funkcjonowała w takiej formie, no to ja tego nie rozumiem w dzisiejszym momencie. Kompromisy nie rozumiem, bardzo daleko posunięte. I nie rozumiem, zastanawiam się, gdzie jest granica kompromisu. Na moje oko, bez oceny, bo nie siedzę w tym, no została ona przekroczona. Tak mi się wydaje. No myślę, że jeśli mamy do czynienia z instytucją, która rozdaje pieniądze, które są dla bardzo wielu artystów głównym źródłem finansowania ich projektów, to ta granica jest zawsze zatarta i to, że jest to przekazywane w kontekście zmian politycznych, wydaje mi się też dość jasne. I ten najbliższy rok też pokaże, na przykład w kontekście festiwalu w Gdyni. No też mamy wiele wątpliwości, będąc na tym festiwalu w tym roku. Pani Anda powiedziała o dyrektorze zachęty. Mnie się wydaje, że obrona dyrektora PiS-u, nie będę wymieniał nazwisk, też kładzie się cieniem na środowisku. Ale może ja się mylę. Tak. Słuchajcie, ale dyrektora zachęty na razie nikt nie broni. No ja wiem. Ja mówię tylko, że dyrektora PiS-u się jednak broni. Ale nie wiadomo, bo może się okaże, że on zbierze drużynę, która zabetonuje zachętę, tak jak to się dzisiaj dzieje z odchodzącymi czy ze zmienianymi instytucjami. Zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, to przechodźmy do literatury właśnie. I teraz skandale są i pewnie będzie ich coraz więcej. Choć mam nadzieję, że w efekcie tych wszystkich zmian w końcu dojdziemy do jakiejś normalności. Mówiliśmy o instytucjach. Tutaj w literaturze właściwie wszystko jest do zrobienia. Mianowicie Instytut Książki, Instytut Literatury. No, trzeba coś zrobić z tym. Dwa obiegi, nie wiadomo dlaczego. Dwiema instytucjami, które powinny być pewnie razem. Też się różne ciekawe rzeczy działy. Ciekawe rzeczy się działy. Wokół Instytutu Literatury mieliśmy skandal i właśnie całą dyskusję. Ale to jest do zrobienia w przyszłym roku. Myślę, że też, że literatura powinna wrócić do mediów, bo tak jak żeśmy rozmawiały wcześniej, literatura staje się coraz bardziej niszowa, ponieważ nikt nie wie, co się wydaje. Tak, jest to tylko w mediach społecznościowych, tylko w podcastach. Także to są rzeczy na ten rok. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy przykład pozytywny. Mianowicie nagle się okazało, że Polacy czytają. Czytają jedną książkę i to są Chłopki. Janny Kuciel-Frydryszak, wydawnictwo Marginesy. Do tej pory to jest 230 tysięcy. Książka ma kilka miesięcy. Więc jest to naprawdę fenomen. To jest taka książka, która poruszyła. Ciągle na liście bestsellerów wysoko. I bardzo jest ciekawie obserwować, co się dzieje. Znaczy, ludzie po prostu odkrywają przeszłość swoich babci. Matek nawet. Nawet się okazuje właśnie, że ta ciągłość na wsi, że to nie tylko dotyczy dwudziestolecia, bo ta książka przede wszystkim opowiada o dwudziestoleciu i polskiej wsi w dwudziestoleciu, ale że to dotyczy nawet czasów powojennych. No tak jak w przedstawieniu Wstyd.
granym w Teatrze Nowym. Mieliśmy zwrot ludowy i ta książka jest też jak na fali tego zwrotu ludowego, ale ona to jest bardziej. Znaczy to, co się wydarzyło właśnie wśród czytelników wokół tej książki, ten rodzaj poruszenia, ten rodzaj jakiegoś poruszenia rzeczy ukrytych, bolesnych, zrozumienia dla poprzednich pokoleń. Więc poza tym jest to robota reporterska dobra, bo tam są dobra, i dzienniki, znaczy autorka skorzystała z dzienników, pamiętników właśnie, których jest dużo, listów, ale też rozmawiała z potomkami, więc naprawdę no, świetna sprawa. Nagle, że coś tam bardzo porusza. Prawdopodobnie mnie to tak po prostu wbiło w fotel, jak czytałam i też przeglądałam, bo tam też sporo zdjęć się znalazło. To jest jakieś takie po prostu odczarowanie traumy. Mm-hmm. No, tego, co się... Ja tylko chciałam dodać, że mnie niesamowicie cieszy sukces tej książki, bo pewnie kto lepiej niż ty wie, że często na szczycie list sprzedażowych i nakładów znajdują się na przykład jakieś poradniki, prawda, teraz cały czas ten trend, jak lepiej żyć, jak bardziej świadomie żyć, pisane przez osoby bez absolutnie żadnych kompetencji. Ta książka jest fenomenalnie zresearchowana, stoi za tym ogromny nakład wiedzy, a jednocześnie to się czyta świetnie, po prostu genialnie, więc to jest idealne połączenie, żeby z czymś bardzo cennym i bardzo istotnym, że tak powiem, pod strzechy, żeby w klimacie. Ale wychodziły też inne książki, o nich będziemy mówić. Od razu. Więc rzeczywiście to nie był, w literaturze polskiej to nie był taki wystrzałowy rok, mam wrażenie. Trochę nie było to łatwo. Wystrzał był od Żulczyka, Jeśli chodzi o wystrzały, to jest ich dużo. Tak, znaczy Żulczyk miał swój rok, bo miał informację zwrotną jako serial. Warszawiankę, serial i powieść. Z nienacka, taka część Ślepnąc od światu, kultowej jednak książki dla bardzo wielu, a to jest dawno temu w Warszawie, czyli rzeczywiście kontynuacja, ale udało mu się przekroczyć, wyjść poza tę poprzednią powieść i tu jest inna Warszawa, inny świat, już taki post tej rzeczywistości, o której opisywał, także czyta się świetnie i ostatnio ktoś mnie zapytał, Twardoch czy Żulczyk, i ja miałam moment zawahania, odpowiedź padła, Żulczyk oczywiście, nie moja, tylko kogoś, no więc Żulczyk rzeczywiście na ustach wszystkich, jest w tej chwili siłą. Bo on umie opowiadać, i tego trochę w literaturze polskiej brakuje opowiadaczy. Mamy bardzo subtelne konstrukcje, ale literatura światowa najpierw, bo rzeczywiście książka Stoner, Johna Williamsa w przekładzie Macieja wydawnictwo Filtry, to jest coś, co też pokazuje, że w literaturze pewne rzeczy wracają. Właśnie to jest książka z lat 60. niedoceniona, ten autor jakby zmarł bez tego sukcesu i nagle po latach kilkudziesięciu wszyscy odkrywają tę książkę, a nawet pisane są odpowiedzi na Stonera. A co w tej książce jest? No to jest taka prawdziwa powieść, w której niewiele się dzieje. Niewiele się dzieje, bo to jest opowieść o pracowniku uniwersyteckim, którym właśnie się nie udaje, rozmaite rzeczy mu się nie udają. Ale pokazanie życia, zresztą wspaniały jest przekład Macieja Strońskiego, tu dużo on na przykład też wprowadza nagle Iwaszkiewicza, cytaty z Iwaszkiewicza, co może tłumacz, może właśnie takie rzeczy robić. I to zwykłe życie nagle staje się niesłychanie poruszające, że ta książka bardzo wzrusza. A to jest jakby ideał spełniony Flauberta, napisać powieść o niczym, czyli właśnie o nieudanym życiu, które nie jest spektakularne. Więc naprawdę jest to... O niczym, jest czyli to... o nieudanym życiu, no słuchajcie, odważnie. Tak. Ale też przykład taki, że w literaturze mogą być takie powroty, że właśnie coś, co nie znalazło wśród swoich współczesnych. On zresztą wierzył, że kiedyś będzie doceniony. Tak. A jednocześnie to oczywiście odwołuje się właśnie do powieści kampusowej, do Henry Jamesa, do tradycji amerykańskiej. Też pokazuje takie wybory właśnie w ramach tego uniwersytetu, właśnie jak postępować. Kiedy człowiek się stara, a nie wychodzi, a jednak ten inny zwycięża i zostaje z tego wszystkiego nikomu niepotrzebna książka, o której nikt nie pamięta, ale jednocześnie my jesteśmy niesłychanie poruszeni czytając to, więc to jest bardzo taka siła powieści, siła literatury. Druga rzecz, to Hernán Díaz. Słuchajcie, literatura amerykańska jest tak silna, że w jednym roku Pulitzera dostała ta właśnie powieść, Zaufanie Hernana Díaza i Demon Copperhead Barbary Kinslower.
I po prostu obie powieści są rewelacyjne i odnoszą się do literatury amerykańskiej, anglosaskiej, bo tam to jest zrobiona na Dawidzie Copperfieldzie, Dickensa. Natomiast Hernán Díaz przenicowuje Scotta Fitzgeralda i pisze właściwie taką powieść, która jest rozłożeniem tego czasu i też tej opowieści o wielkiej finansjerze, o Nowym Jorku, o tych właśnie, o bogaczach, tylko zupełnie inaczej. On to jakby rozkręca wszystko po to, żeby pokazać, że pewien głos został ukryty i niezauważony. I to jest głos kobiety. I robi to tak pięknie, właśnie rozkładając tę literacką układankę, też odnosząc się właśnie nie tylko do Scotta Fitzgeralda, ale też do Henry Jamesa i do tradycji powieści modernistycznej, a jednocześnie jest to strasznie wciągające, bo jest zagadka właśnie, co się stało z tą kobietą. 10 wersji, 10 narracji i pokazuje, że wszystkie głosy można podważyć, jednocześnie my wierzymy w fikcję. Więc dla mnie ten rok, jeśli chodzi o przekłady, to była siła fikcji. No inaczej no, mało czasu masz już teraz. Mało czasu, dobrze. To bardzo szybko. W polskiej literaturze dzieje się tak, że często poeci i poetki zaczynają pisać prozę. I taka jest książka Małgorzaty Lebdy Łakome, która jest powieścią, ale trochę czytamy to pamiętając o tym, że ona jest poetką. I to jest bardzo też piękna rzecz. Właśnie ona odważyła się na coś takiego odważnego. Czyli wejście z tym poetyckim językiem do prozy, żeby opowiedzieć o tematach bardzo polskich, czyli żałoba, odchodzenie, opieka nad osobą umierającą. To też jest taka rzecz, że ona... W ogóle taki motyw, który bardzo silnie jest obecny teraz w literaturze. Tak, że nagle ci opiekunowie, którzy uczestniczą w odchodzeniu, mają głos. Ale to jest też opowieść o takim uniwersum, o takim mikrokosmosie, gdzie żywe i nieżywe jest razem, gdzie ludzie, zwierzęta są razem i właściwie te pszczoły i krowy, tam jest jeszcze ubojnia w tle. Tak, to wszystko jest jakby taką przestrzeń, bo ona przeprowadza bardzo ciekawą rzecz, mianowicie choroba też jest życiem, czyli jakby nie ma przejścia między właśnie... To jest taki pisany trochę jak wiersz, znaczy to się składa z takich mikroelementów, mikroobrazów, które każdy jest właśnie samodzielną opowieścią trochę poetycką, a jednocześnie piękną prozą. Tak. Wspaniałe. Też Julia Fiedorczuk z Domem Oriona, też poetka, która napisała powieść właściwie o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, tak, gdzie się poniosła. Ale to jest, Lebda jest wspaniała. Więc polska literatura rzeczywiście jest jakoś, stoi w języku, to trzeba powiedzieć, że my właśnie bardziej niż opowiadaczy mamy tych, którzy w języku rzeźbią. I takie opowiadania Grzegorza Bogdała, Idzie tu wielki chłopak, nominowane do paszportów polityki. To jest bardzo autor pod wpływem literatury amerykańskiej, która wie, jak pisać opowiadania. I rzeczywiście te jego opowiadania też są bardzo w języku. Ja bardzo lubię zdania, jego zdania. No i to jest taki polski western, czyli w tym błocie gdzieś tam idzie ktoś z małpką. Ale chodzi tak naprawdę o jakiś taki ciężar też zmagania się z tym życiem, które właśnie bardzo się wszyscy staramy, ale to jednak nie wychodzi do końca. Ale przy okazji są to opowieści przygodowe. Czuję się bardzo zachęcona. Tak, nie, to rzeczywiście fantastyczne książki. Gabi, to teraz szybki skok do ciebie. Szybki skok do muzyki. Mam wrażenie, że to był bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o polską muzykę. Zawsze jest to dla mnie wielki problem, jeżeli mam zawęzić wybór do trzech, no cztery nam się tutaj udało wcisnąć. Dotknęłaś już, więc może zacznijmy od Vito Bambino, tak. Pracownia, bo Vito, no to już jest artysta, którego przedstawiać naprawdę nie trzeba i ukochany przez polskich słuchaczy. Człowiek, który przepięknie bawi się słowem. Mam wrażenie, że te jego opowieści o życiu są takie bardzo lekkie. Dużo tam jest powstawianych kolokwializmów, ale jednocześnie bardzo pięknie to wszystko razem gra. No i on też jest wiarygodny w tych swoich opowieściach o tym życiu, o tym, co u niego słychać, o relacjach damsko-męskich. I też świetnie jest wyprodukowana ta płyta. Fenomenalne melodie, aranżacje. No Vito to jest po prostu artysta kompletny, który wychodzi na scenę i ludzie szaleją. U niego zawsze są tłumy. No, to jest ale zresztą płyta. To jest dopiero jego druga płyta. To też niesamowite, tak. że ma już tak silną markę. Płyta, na której zresztą występują jego koledzy tak naprawdę. On się przeniósł do Polski. Zobaczymy, czy Polska mu będzie tak dobrze służyła jak Berlin, bo on jest taki polsko-berliński. Tak. Ale rzeczywiście płyta jest wspaniała. Wspaniała. To odkrycie tego roku, znaczy tego roku właściwie, jeżeli ktoś znał wcześniej, to mógł znać wcześniej. Katia, artystka z Poznania, która ma 20 lat zaledwie. W swoim życiu zagrała już mnóstwo koncertów, ale to jest jej debiut, który całkiem niedawno się ukazał. Ja tak podkreślam ten jej wiek, bo naprawdę ciężko uwierzyć w to, że ta dziewczyna ma 20 lat. Ona się posługuje tak pięknie językiem polskim, wypowiada się w tak dojrzały sposób, że ma się wrażenie, że rozmawia się z naprawdę osobą turbo dorosłą, już tak kolokwialnie
rzecz ujmując. A jednocześnie te teksty na płycie opowiadają też i o relacjach, o smutkach, ale też o pewnego rodzaju nadziei. I to, jak tu jest wszystko zaaranżowane, skomponowane, bo trzeba podkreślić, że ona wszystko to robi sama. Sama. Dziewczyna pisze teksty, dziewczyna komponuje, aranżuje, jest multiinstrumentalistką. I produkuje. Wszystko robi. Wszystko robi sama, to jest takie one woman show i zaprosiła tylko do 3 utworów kolegów, którzy pomogli jej wyprodukować, ale tak naprawdę wszystko zrobiła sama. Produkować się nauczyła w wieku 16 lat, bo stwierdziła, że ona musi umieć wszystko zrobić sama. Niesamowici, słuchajcie, tak. No ale kompleksowo to, co ona robi, ona wychodzi na scenę, to jak ona operuje głosem, ona potrafi bardzo nisko zaśpiewać i wysoko i ona po prostu dokonuje jakichś takich czarów. Ja użyłam takiego porównania raz do Florence and the Machine, do tych wolniejszych utworów, bo mam wrażenie, że serce w podobnym miejscu leży i bije. Mm-hmm. Naprawdę. Ale to jest też moje odkrycie dzięki tobie. Jak ja to szanuję, że tobie tak, się to podoba. Bardzo. Astma i nowe życie. Raper młodego pokolenia też, on ma ile z 20 parę lat chyba ledwo co. 21 lat, słuchajcie, to jest młodszy niż młody Mata. Młodszy niż młody, niż młody Mata. Ta płyta tak. To jest jakieś takie w ogóle coś, co po prostu miażdży człowieka. Jeżeli ktoś z Państwa jest fanem Kalibra, to myślę, że to jest bardzo podobny kierunek i jakiś powrót do takich korzeni właściwie i do takiego ciężkiego hip-hopowego grania z końca lat 90., początku lat 2000. No i też to, co ten chłopak potrafi robić z tekstem. On się bawi zarówno językiem polskim, jak i angielskim. To jest bardzo trudne zadanie i trudny zabieg, bo wielu się to nie udaje. Niestety potrafi to wyjść, jak ktoś dzisiaj młodzież mówi, cringe'owo. W jego przypadku wychodzi to świetnie. On płynnie przechodzi między jednym a drugim językiem. Czasami nawet człowiek się nie zorientuje, że on coś powiedział po angielsku, czy przeskoczył w ten język polski. Gra słów genialna. No i te ciężkie, po prostu siermiężne bity, takie industrialne brzmienie. Wow. Tak, tak. Powrót do źródeł hip-hopu w Polsce. Z Bielska Biały chłopak, który studiuje na Już nie studiuje. Tak? Studiował aktorstwo, ale to tak, może tak, dobrze. Tak. Ale może do tego wróci, bo on tam tak. Romans z aktorstwem ma, teraz coś chyba wychodzi nawet z jego udziałem. I cenią bardzo jego fani nonkonformizm w przeciwieństwie do Maty, który właśnie sprzedał się McDonaldowi, no ale to tam powiedzmy, no zobaczymy co z nim będzie. Dajmy mu chwilę, tak. I jeszcze masz. I Sarsa, to jest trudna pozycja, a trudna z tego względu, że właściwie bardzo lekka, bo jeżeli chodzi o to, co znajduje się na tej płycie, świetnie skomponowane utwory, bardzo pięknie wyprodukowane i fajna historia, bo płyta otwiera prolog, w którym Sarsa sama mówi o tym, że trochę zaprzedała duszę diabłu i dała sobie przyczepić rogi. Super historia o tym, jak ona tak naprawdę wychodzi z tego plastiku, w który ją trochę siłą chyba wsadzono, jako młoda dziewczyna chyba nie wiedziała tak do końca być może co robi i że daje się wsadzić buty, które zaczną ją uciskać i uwierać, ale w końcu znalazła swój język. Problem z tą płytą jest taki, że ona niestety troszeczkę ląduje w muzycznym czyśćcu, czyli teraz Sarsa musi udowodnić wszystkim, że to, co tu jest, to jest prawda. A nie tamto. I musi na nowo rozkochać sobie słuchaczy. Być może ci, którzy jej słuchali wcześniej, nie powrócą do niej, ale muszą nabrać do niej zaufania ludzie, którzy siedzą w tak zwanej alternatywie, czyli fani między innymi Vito Bambino i tak dalej, to jest to całe środowisko, ale ta płyta jest po prostu bardzo dobra. Jedno zdanie muszę dodać, bo nie ma tutaj najważniejszej płyty roku, według mnie absolutnie. Lech Janerka. Czyli no płyty Lech Janerki pod tym gipsowy od ostatnie wyjście teraz przecież. 18 lat czekaliśmy, warto było czekać. Wielki artysta, wielkie dzieło, muzyka ponadczasowa, tak jak słuchamy ciągle Klausa Mitwocha, tak za 180 lat, mam nadzieję, że ten świat jeszcze będzie trwał, będzie się słuchać tej płyty Lecha Janerki. Prawda, ale wspaniałe. Lewituj, to tak. Ja ją słucham na okrągło. Ale też fajna historia z Lechem Janerką jest taka, że wnuczka jego urodziła się podczas wydania ostatniej płyty i teraz skończyła 18 lat w czerwcu, kiedy właśnie jest kolejna. To jest przepiękna historia. Wspaniała. A jeszcze Łona. A Łona jeszcze tak. Tych płyt dużo, ale tak samo Natalia Przybysz, Kasia, Bartek Królik, który cyfrowo tylko wydał płytę. Dobry rok, dyrektorem był męskiego grania orkiestry i świetne kompozycje, tak więc moglibyśmy tutaj jeszcze trochę rozmawiać na temat tych płyt. Ania, film.
Tak, ja żyję w filmowo-serialowym tunelu, bo mój świat ponownego macierzyństwa odciął mnie skutecznie od książek i płyt i powiem, że jak was słucham, to zaczęłam odczuwać właśnie wielki deficyt i naprawdę nie wiem, jak to nadrobię, ale zacznę od tego, co proponowałyście. Ja się zastanawiałam, jak ułożyć, bo my wybieramy trzy, jak to ułożyć i o dziwo ta opowieść jest kobieca, co nie było intencjonalne, ale jest symptomatyczne. W kinie to są też filmy, które do nas przychodzą czasami troszeczkę później, gdzieś było o nich głośno w zeszłym roku w kontekście różnych festiwali, wydarzeń. No ale u nas się jakoś tak razem zebrały. Czyli w pierwszej kolejności zacznę od dokumentu Siostrzeństwo Świętej Sauny Anny Hinz. Film, który właśnie został wybrany najlepszym europejskim dokumentem, a Anna, odbierając tę nagrodę, zainaugurowała na sali pieśń dziękczynną zamiast tradycyjnych podziękowań. I myślę, że było w tym bardzo wiele prawdy. To jest film realizowany przez 7 lat, płynący z serca od osoby, która mówiła mi sama, że pierwszy raz zrozumiała, czym ta sauna, jako też pewna metafora doznań, jest, kiedy jej babcia żegnała dziadka, którego ciało było w tej saunie i wtedy w tej wspólnej, bezpiecznej przestrzeni opowiedziała jej wszystko, co dziadek robił, całą prawdę na temat ich związku. Anna była wtedy nastolatką i to jest taka bezpieczna przestrzeń też dla kobiet w czasie, kiedy dużo mówimy o tym bezpieczeństwie. Przestrzeń, gdzie się rodzi, gdzie się odchodzi, przestrzeń transgresji, bezpieczna przestrzeń dla mówienia o swoich traumach. Ten film, wydaje mi się, trochę nie wierzę w to, że sztuka tak terapeutyzuje tak jako zamiennik równy do prawdziwej terapii, ale ten film jest szalenie terapeutyczny. Ale uczula, otwiera na tak. pewne tematy i myślenia. Myślę, że otwiera w nas wiele miejsc takich, które może nawet sami zamknęliśmy, żeby się chronić. Drugi film. Jeszcze dorzucę, że mnie też bardzo zafascynowało tłumaczenie, czemu film powstawał 7-8 lat. Podobno po prostu sprzęt się w saunie cały czas psuł. Tak, to jest jedna z wersji, no ale tam wiesz, też po prostu myślę, że te historie niektóre bardzo musiały się rozwinąć. Tak. Ale tak. Podobno takie hasło rzeczywiście. Tak. Kolejny. Drugi film, też poniekąd mający coś wspólnego z ciepłem, to jest After Sun, Charlotte Wells. Film, który z takiej bardziej branżowej strony, myślę, że wystrzelił w stronę gwiazd Paula Mescala, który już wcześniej był bardzo, bardzo obiecujący, a teraz jest It. Jak się mówi, tak, It Boy, czy też It Man właściwie pojawia się w wielu bardzo ciekawych produkcjach, też takich, o których pewnie będziemy mówić w przyszłym roku. Film o relacji ojca i córki, zrealizowany na dwóch płaszczyznach czasowych, też w dwóch technologiach, który pięknie pokazuje, jak można wykorzystać taki obraz, który znamy z VHS-ów, ale zrobić to bez kładzenia nacisku na formę, tylko jednak na treść. To jest taki film wyciągający wspomnienia, znowu jakieś takie czułe miejsca w nas wszystkich i też była o tym mowa, film, który trochę oswaja odchodzenie, znikanie, ale dając przestrzeń na to, żeby to przeżyć we własny sposób, nie narzucając jakiejś takiej udramatyzowanej, ciężkiej otoczki. Ale z męskiego punktu widzenia muszę powiedzieć, że to jest bardzo piękny film o ojcostwie. Tak, właśnie. To nie jest, nie można tego filmu traktować tylko wyłącznie z punktu kobiecego punktu widzenia. Ja jako ojciec już z dużym doświadczeniem, no patrzyłem na to w sposób, sam wiele zrozumiałem oglądając ten to film. To bardzo słuszna uwaga, także tak. ta druga perspektywa tak. się pojawia. Mhm. Tak, tak, jak najbardziej. A trzeci film, całkiem inna skala, ale też cudowna historia, no bo to jest Barbie Grety Gerwig. O nie! Dla mnie nie. Film napisany przez nią i jej partnera artystycznego, życiowego, Noah Baumbacha. Bardzo cieszy mnie, że się mężczyzna wymienia na drugiej, czy też w ogóle dalszej pozycji w kontekście filmu, który okazał się jednym z największych hitów kasowych, co oczywiście być może zawdzięcza marce, którą ma wypisaną no, jakby na twarzy. Ktoś powie pewnie, że to jest taki pop-feminizm, ale dla mnie ten taki cross właśnie świata absolutnie niezależnych twórców, z którego przecież Gerwig i Baumbach się wywodzą, ze światem wielkich pieniędzy, to też jest dobry znak, kiedy myślę o przyszłości kina, bo bardzo bym chciała, żeby czerpać z tego naczynia więcej i śmielej i nie bać się też tego, czego się bano bardzo do tej pory, co pokazują statystyki,
że kobiety nie mogą robić dużych, kasowych filmów. To już jakiś czas. Tu się zgodzę, tak, że to jest duża wartość tego filmu, że film super kasowy zrobiła kobieta, natomiast co do treści, to jednak... Jeszcze ja, wiesz, to... ja z dużą niechęcią, że jestem zmuszony do obejrzenia tego filmu, ale muszę przyznać... Taki że sobie się jest. Mile rozczarowałem. Mi się to kokon podobał. Słuchajcie. Sobie oczywiście to nie jest moja bajka i to nie... Ale nie film, musi być. Sobie, tak, ale tak, to nie tak, jest film taki rzeczywiście jednowymiarowy. Tak, to prawda. Ja powiem tak. Łatwo jest w naszej bańce zapomnieć o tym, że są ludzie, którzy myślą o świecie całkiem inaczej. Mhm. I ktoś, mówię, będzie narzekał na to, jak komercyjny wydźwięk ma ten film i że o, feminizm, prawda, jak można tak mówić o feminizmie w taki cukierkowy sposób. Ja myślę, że rzeczywiście jest bardzo wiele tych historii, że matka z córką, ojciec z córką idą na ten film i że ten dialog na i przykład... I fotografują się w różowym pudełku. I bardzo dobrze. I tak, jeśli nie, no fotografowanie super, się tak, w różowym pudełku jest dla nich wstępem nie, do jasne, rozmowy jasne, o tym, że wartość nie jest przyjemna zależna od rozgrywka, płci, to jest dla jest mnie przesad, najważniejsze. Czas krwawego księżyca, Martina Scorsese. Wielkie kino, które przywraca w ogóle miary pewne w kontekście w ogóle amerykańskiego i nie tylko kina. I wspaniałe role w Oppenheimerze, przy których jednak, czyli Cillian Murphy i Robert Downey Jr., przy których jednak w tym Barbenheimerze to wydało mi się, że tak się wyrażę, najważniejsze. To ja dorzucę już, bo te filmy akurat znamy, Zieloną granicę Agnieszki Holland. Tak, najważniejsze wydarzenie kulturalne w najważniejsze, Polsce, moim zdaniem, bez podziału na kategorie. Tak, tak, najważniejsze wydarzenie kulturalno-społeczno-polityczne i to bez wielki dwóch zdań. Wielki humanistyczny, propolski film. Tak, i prochrześcijański. Tak, absolutnie. I jeszcze jednak Chłopów dorzucam. Wiem, że jest bardzo... separatum. Wiem. Moje gdzie, też. Tak, tak, a ja jestem bardzo za i za muzyką Luka. Mhm. To prawda, ja z muzyką... I teraz Luka, Jacku. Ładnie przechodzimy, bo tak, oczywiście muzyka Luka i to, co on zrobił z pewnymi tradycjami folkowymi, to jest rzeczywiście tak, bardzo tak, tak, ciekawa tak, propozycja. I broniąca się zresztą niezależnie, wersji koncertowej. Tak, tak. Mhm. Także. Tak. Mhm. Słuchajcie, jeśli chodzi o moją muzykę, to powiem tak, że w przeciwieństwie do tego, co opowiadaliśmy o plastyce, o teatrze... Jeszcze nie opowiedziałam. Ale właśnie, to dopiero chodzi o te skandale i wydarzenia, takie pseudo wydarzenia. Do muzyki poprzednia władza podchodziła tak jak komuniści w PRL-u. Znaczy uważała, że muzyka nikomu nie zaszkodzi im także. W związku z tym był to rok w miarę spokojny. I dlatego myślę bardzo ciekawy, bo było dużo, dużo rzeczy ciekawych, co nie znaczy, że skandali też nie było. Ja przy tym takim największym skandalem moim zdaniem to jest to, co marszałek województwa lubelskiego zrobił, postanowił stworzyć operę w Lublinie i miał zamiar przy okazji likwidować dwie inne instytucje, Centrum Spotkania Kultur i Filharmonię Lubelską. No to jest też przykład tego, jak władza potrafi działać. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia, to jako wydarzenie numer dla mnie to jest fenomen Jakuba Józefa Orlińskiego. Faceta 30-latka, który robi nieprawdopodobną karierę, ma nieprawdopodobną popularność. Francuzi nakręcili o nim świetny film dokumentalny. Wydał 6. płytę. Bilety na trasę koncertową nie tylko u nas, ale w całej Europie jest trudno zdobyć. No, cieszy się nieprawdopodobną popularnością, zwłaszcza, że jest to chłopak, który już mężczyzna, ale młodo zaczął. Zajmuje się odkrywaniem muzyki barokowej. Ta ostatnia jego Ptabillon to są głównie utwory, które przez 300 lat w ogóle nie były wykonywane. On gdzieś odgrzebał w archiwach razem z szefem zespołu i Pomodoro, z którym współpracuje. No to jest naprawdę... To jest coś beyond. Tak, ten to nie jest wartość historyczna, ponieważ on, na co się tradycjonaliści od muzyki poważnej, muzyki klasycznej krzywią, on nadaje im całkiem współczesne wartości, współczesną ekspresję. No to jest cały czas młody człowiek z XXI wieku, który w muzyce XVII-wiecznej odkrywa coś, co może okazać się nam bliskie. Plus on jest bardzo mocno też zakorzeniony w kulturze hip-hopowej, w całym tendensie i tak dalej. Ja to zawsze łączenie tych dwóch kultur, to było mówię, tak zderzenie. Ja już nie mówię o premierze w Monachium, która się odbyła w latem tego roku, Semele Händla, gdzie on i śpiewał, i tańczył właśnie breakdance'owo, co oczywiście cała prasa europejska muzyczna odnotowała, zrobiąc z niego niesamowitego gwiazdora. Gwiazdorem też staje się Bruce Liu, zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego. To jest jego kolejna już płyta,
bardzo ciekawa, bo to jest z muzyką francuską trzech kompozytorów. Kompozytorów epoki baroku, romantyzmu i XX wieku Ravela. I to jest płyta, w której on pokazuje, jak potrafi doskonale odnaleźć się w tych trzech różnych epokach, udowadniając, że jest znakomitym pianistą, technikiem, wyczucie stylu. W utworach Rameau ten fortepian brzmi jak, trochę jak klawesyn. U Ravela jest to taka ta ulotność francuska. No, myślę, że to jest też kolejny przykład kasowego sukcesu. Niektórzy mówią, że od czasu Marty Argerich konkurs szopanowski nie miał tak wspaniałego laureata. Zobaczymy, co ciekawe będzie dalej. Bo przypomina się film Pianoforte. Pianoforte, fantastyczny, tak, dokument. Tak, o uczestnikach konkursu szopenowskiego. I to jest i trzecią płytę brytyjską, wydaną przez firmę brytyjską Chandons, przyniosłem, jako też pewien rodzaj ewenement, bo to jest płyta, którą BBC Symphony Orchestra ze swoim szefem japońskim dyrygentem Sakari Oramo nagrała w całości, poświęcając ją muzyce Grażyny Bacewicz. Są tu jej dwie symfonie, trzecia i czwarta, napisane w bardzo trudnym czasie, bo jedna jest tuż przed śmiercią Stalina, druga tuż po śmierci Stalina. No, proszę sobie wyobrazić, że kompozytorka siedząca w Polsce w okresie... Nie pisze kantaty na śmierć. Tak, i w okresie najsilniejszej tej, z tego socjorealizmu, tak, który również na muzyce bardzo złe piętno odcisnął, tworzy rzeczy, które dziś są uznawane, znaczy one nigdy nie były, tak jak Anda powiedziała, w jakiś sposób kantatami ideologicznymi. Dziś uważane są za wspaniałą muzykę dwudziestowieczną. Wybrałem tę płytę również dlatego, że to jest kolejna płyta wydana przez firmę zachodnią i przez zachodnich artystów, właśnie poświęcona Grażynie Bacewicz. Więc myślę, że jest odkrywana, a jak wiadomo, najpierw odkrywa Zachód, a potem my się przyznajemy. Tak, ona u nas oczywiście też była bardzo popularna. Potem w okresie, kiedy przyszła awangarda, Pundenrycki, Lutosławski, no wydawało się, że to jest muzyka już passé, tradycyjna. No my dzisiaj sami też ją jednak dopiero odkrywamy tak naprawdę. Fakt, że Szwed Peter Jabłoński wydał również w tym roku jej koncert na dwa fortepiany, nagrał ze swoją partnerką, czego nikt w Polsce do tej pory nie zrobił. Ja dorzucam jeszcze, Jacku, Mariusza Trelińskiego i Borisa Kudliczkę, czyli ich wspólny ostatni spektakl operowy według Britena, Peter Grimes. Zgadzam się z tym absolutnie. Bardzo, bardzo dobra realizacja, od każdej strony wspaniale też zaśpiewana, zagrana, także wszystko się spełniło. Dać dobrą wiadomość, że ten spektakl wróci w tym sezonie zamiast Borysa Gadunowa, którego jednak nie wystawiłem. No i dobrze. I dobrze. I jeśli tu trzeba pozwolić, jeszcze jedno zdanie, tylko też, że do końca grudnia na platformie Wiem, co Opera chcesz Europa powiedzieć. Tak. Można obejrzeć Jawnutę z Teatru Wielkiego w Poznaniu, które jest spektakl bardzo ciekawy, bo przez taką sielankową historię cygańską pokazuje również ten spektakl o wykluczeniu, o innych, także o zagładzie Romów. Ten spektakl zdobył w tym roku International Opera Award, czyli tak zwanego... Ale ta opera w Poznaniu zdaje się wraca jak gdyby na arenę ogólnopolską. Tak, no i ja myślę, że nie tylko ogólnopolską, dlatego że oni na przykład w tym sezonie, w tym roku też pojechali do Berlina z rzeczą, która wydawałaby nam się strasznie banalna, z parią Moniuszki, żeby tam to zaprezentować. Także... Jeszcze właśnie ja myślałam, że chcesz powiedzieć o Krystianie Ladzie, którego też można oglądać, bo miał swoją premierę, ale to już musimy zostawić na inny moment. Ando, sztuka. No, ja mam poważny problem, dlatego że przy zawłaszczeniu wielu instytucji przez samozwańców inne naprawdę prężnie działają i ja mam kilka kategorii, bo mamy po pierwsze młodych, którzy i to niekoniecznie Polaków, bo chciałabym dać przykład Weroniki Chabczenko, która idzie przed Polskę, zbierając jeden laur po drugim. Zdobyła nagrodę na ING. Mam osoby artystyczne, które się takie jak Angelika Merkur, która się poważnie, solidnie plasuje na polskiej scenie artystycznej, co podkreśliła swoją wystawą
w czasie WGW. Galerii Leto w WGW. Tak. Mhm. A mamy powrót Mirosława Bałki po wielu latach wystawą w Galerii Starmach. Taką mini retrospektywą. To jest jedna sprawa. Dwa, to jest jednak włączenie fotografii podkreślone dwiema wystawami. Jedna to jest klasyka, czyli wystawa w MUFO w Krakowie, Steichena, klasyka. A druga to jest odkrycie na nowo przez Muzeum Historii Miasta nieznanego w Polsce fotografika litewskiego, czyli Mławer. Pochodzenia, tak. Fantastycznie. Tak, prawda? I to są... Świetne. A z drugiej strony ja myślę o tym, czym jest wystawa. Ja mam kuratorskie podejście. I teraz jestem rozdarta, bo mamy na przykład dwie bardzo ciekawe wystawy. Jedną na Wawelu, czyli Złoty Wiek, a drugą w Muzeum Narodowym, czyli Arkadia, które naprawdę są świetnie przygotowane. Są niekonwencjonalnie pokazane. Jeśli chodzi o Wawel, to pokazanie czasów zygmuntowskich z uwzględnieniem prawosławia wreszcie, które niewątpliwie było ważne w czasach, kiedy byliśmy potęgą, i pokazanie prawosławia przez ikonę, przez jej obecność tu czy tam. To jest wielka zasługa. Jeśli chodzi o Arkadię, wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie, przygotowaną przez Antoniego Ziembę i Agnieszkę Rosales-Rodriguez, nie za bardzo chętnie reklamowaną przez dyrektora, to jest wystawa, która przekracza wreszcie normy czasu, stylu, i koncentruje się na podtematach, w jakich się ten mit rozpatruje, włącznie z queerowymi elementami. Ale jednocześnie ja sobie myślę, że bycie wystawa to jest praca z przestrzenią. To jest umiejętność organizowania przestrzeni, to jest budowanie narracji z wszystkich elementów. I taka wystawa, mam dwie. Jedna to jest wystawa o rokoku w Muzeum Śląskim, Muzeum Narodowym we Wrocławiu w pawilonie Czterech Kopyt, mistrzowska, z takimi przypisami w postaci sztuki dzisiejszej. A druga to jest mistrzostwo absolutne, absolutne, kuratorskie. To jest wystawa Tatry, zrobiona przez Annę Król w Muzeum Manga w Krakowie. Ona wybrała troje różnych artystów, czyli Andrzeja Wróblewskiego, Wyczółkowskiego i kompozytora, czyli Karłowicza. Zestawiła stare z nowym, czy starsze z nowszym. I zdjęcia fantastyczne. I zdjęcia Karłowicza. Perfekcyjna wystawa. Perfekcyjna. Manga zresztą miała kilka bardzo dobrych wystaw. Ona miała kilka bardzo dobrych wystaw. Ten rok był naprawdę wyjątkowo udany. I Manga miała, i Anna Król, która pokazała swoje kuratorskie mistrzostwo zarówno pod względem przygotowania materiału, jak i pod względem pokazania go. No i wreszcie mamy wystawy artystów żyjących. I tu bym chciała zaznaczyć, że fantastycznie poradziła sobie z bardzo bogatą i trudną wystawą Jakuba Ziółkowskiego w Mocaku. Delfina Jałowik w Mocaku Krakowskim. Naprawdę to praca z jeden do jednego z artystą, bo nigdy to nie jest tak, on żyje. Tak, i to jest bardzo duża wystawa. I to jest ogromna wystawa, wyczerpująca, z takim katalogiem, a jednocześnie tam jest powietrze, tam są klimaty, motywy. Więc proszę Państwa, bogaty rok.
Czyli mamy sztukę i teatr, Jacku. No to był właśnie bardzo mocny, bardzo ciekawy rok, bardzo ciekawych dużo rzeczy. Dlatego przygotowałem taki pakiecik z wzorem pani Andy. Bo tak, zacznę od końca, czyli od festiwalu Boska Komedia, który zakończył się wspaniałego festiwalu w tym roku. Jakiegoś takiego nasyconego, dobrym samopoczuciem, niezakłamanym jakąś taką właśnie ulgą. Ale jeżeli jak ja jako stary cynik zawsze mówię, że teatr nie może zmieniać świata, to podczas ostatniego właściwie dnia tego festiwalu zobaczyłem, że jednak chyba może. Mówię o Dziadach Mai Kleczewskiej z Iwano-Frankiwska, ukraińskim przedstawieniu, które wchodzi we wstrząsający dialog z dziadami Mai Kleczewskiej z Krakowa. Jest pomysł, żeby ten spektakl grać w Słowaku, u Teatrze Słowackiego albo jeszcze gdzie indziej. Te dwa przedstawienia jakby razem, bo to są spektakle, które się oświetlają. Otworzył, bo wspaniałe, wstrząsające, przepłakałem pół spektaklu, niezwykłe przedstawienie. Ja również, tak. O wojnie, ale bardzo mądrze, bardzo oskarżycielsko o wojnie. Festiwal otworzył Krystian Lupa balkonami, pokazał ze swoimi aktorami z Teatru Polskiego w podziemiu. Ania Ilczuk, Marta Zięba, Halina Rasiakówna, Piotr Skiba. Piękne przedstawienie, znów literackie i bardzo autoironiczne jak na Lupę. A jeśli chodzi o to, co się wydarzyło, na pierwszym planie Kraków i różne instytucje krakowskie i bardzo mocne. Po pierwsze, jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, Mateusza Pakuły, koprodukcja Łaźni Nowej i Teatru Żeromskiego w Kielcach. Jedyny taki głos o eutanazji i gorzki, i przejmujący, i wstrząsający, i chwilami bardzo śmieszny spektakl, który zmienia polską rzeczywistość. I książka była. I książka jest fantastyczna, ale to się też fantastycznie dopełnia. Tak, ja nie wierzyłem, że może być inny, a jest inny, nie będę zdradzał, za mało mamy czasu. Poza tym, powrót Narodowego Starego Teatru, przepięknym przedstawieniem Luka Percywala pod tym pewnego długiego dnia z wielkimi rolami Małgorzaty Zawadzkiej i Romana Gancarczyka o współuzależnieniu. To koresponduje z przedstawieniem Ani Smolar, bo dramat. No ale ja stawiam na Percywala jednak w tym zestawieniu. Wielkie role to jest oparte na dramacie Eugenia O'Neilla pod tym Zmierzch Długiego Dnia, ale tak jak to Luke robi, przepisane w bardzo mądry sposób. Też świetny spektakl Eweliny Marciniak, genialna przyjaciółka, ale długo nie będę o nim mówił. Kraków w ogóle bardzo mocny w Teatrze Ludowym, otwarcie Timu, czyli Teatralnego Instytutu Młodych. Małe teatry, które bardzo mocno działają, Łaźnia Nowa, Teatr Słowackiego, osobna, bardzo ciekawa w tym momencie różnorodna planeta teatralna Kraków. Poza tym wielki czas Jana Klaty. Z jednej strony wstrząsające wyzwolenie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Polski Teatr Śmierci i pierwszy raz na scenie pokazana ofiara Piotra Szczęsnego. Palący się Konrad, wprost odwołanie do rzeczywistej ofiary ostatnich 8 lat w Polsce, czyli Piotra Szczęsnego, jego samospalenia, mądrego, świadomego człowieka, który decyduje się na taki krok i to wszystko wplecione w polski postromantyzm, ale też w polski teatr śmierci. Wstrząsające, ultrapesymistyczne przedstawienie, które mówi o tym, że jedynym wyzwoleniem dla tego narodu, tego społeczeństwa jest śmierć. Premiera w przeddzień wyborów, mimo to jednak dziś, ja oglądam 11 listopada, tak się złożyło, to przedstawienie wybrzmiewa w sposób niezwykły na nowej, fenomenalnej, niezwykle ztechnicyzowanej, ale bardzo funkcjonalnej scenie w odnowionym Teatrze Wybrzeże. Zapraszam do Gdańska. I Sen nocy letniej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Gorzki, śmieszny, idący antytrendom dzisiejszym, kwestionujący je, ale tak naprawdę opowiadający o banalności przemocy, o tym, że przemoc jest w mechanizmach społecznych, o tym, co się w ogóle dzieje u nas jakby pod podszewką zdarzeń, o tym, że ona jest już w pewnym sensie w naszym krwiobiegu. W fantastycznym wykonaniu zespołu Teatru Nowego w Poznaniu, gdzie nie zdążyłem tego jeszcze zobaczyć. Maja Kleczewska, by zakończyć klamrą, zrobiła przed chwilą Lot nad Kukułczym Gniazdem, ale o tym jeszcze nie mówię, bo premiera była podczas festiwalu krakowskiego, więc nie mogłem tego zobaczyć. Dobry, bardzo ciekawy czas, choć oczywiście też znalazłyby się przedstawienia, o których tu nie będziemy mówić, które były głębokim rozczarowaniem, ale polski teatr jest jakby różnorodny, jak był ciekawy, wracają wielkie nazwiska. Mam nadzieję na to, że kolejny rok przyniesie kolejne przełamania. Ja dorzucam jeszcze The Employee Łukasza Twarkowskiego. To ja wiem, że spektakl Rodko był tym, który ciebie unosił. Niewątpliwie ważniejszy dla mnie Rodko. Tak, ale ja bym chciała, żeby nazwisko Łukasza Twarkowskiego wybrzmiało, dlatego że to był spektakl, który można było oglądać po prostu i zobaczyć na miastkę jego warsztatu, bo spektakl Rodko był pokazywany w Opolu bardzo krótko, no i w związku z tym publiczność i na świecie.
świecie. Za chwilę w Odeonie w Paryżu. Tak, tak, ale mówimy o spektaklach dostępnych dla widzów, a jednak The Employee dawał namiastkę warsztatu, tego niezwykłego warsztatu Łukasza Twarkowskiego. I przechodzimy do tego, na czym się wszyscy znamy, czyli do seriali w telegraficznym skrócie. No i już się boję, bo ile nas przy stole, to tyle zdań. Ja chciałam zrobić takie właśnie syntetyczne zestawienie, powiedzmy, pewnych trendów, ale zacznę od drugiej strony niż pierwotnie chciałam. Polska mocna, to, co nas może cieszyć. Ten rok fantastyczny. Na tyle, że nie byłam w stanie właściwie wybrać tych głównych, więc znowu zrobię tutaj wzorem poprzedników pewnego rodzaju pigułę. Młode głosy wybrzmiewały w tym roku bardzo mocno i bardzo różnorodnie. Chciałabym wskazać na dwie produkcje. Z jednej strony pierwotnie nie trafili na moją listę absolutni debiutanci, które tworzyły zresztą reżyserki, które współpracowały z Agnieszką Holland przy Zielonej Granicy. Bardzo ciekawy głos, całkiem inna forma opowiadania o codzienności, nie tylko młodych ludzi. Skojarzenia z Luką Guadagnino między innymi, myślę, bardzo na miejscu. Fantastyczne bardzo zestawienie. Bardzo świeży, bardzo otwierający. Formy z treścią. Pokazuje, że można to wszystko połączyć. Z drugiej strony najnowszy serial Netflix, czyli 1670. Bardzo młoda ekipa z takim stand-upowym częściowo zapleczem. Maciej Buchwald, Jakub Różyło, Konrad Kądziela i też producent Iwo Krankowski. Okazuje się, że ten serial jest jednak pewnego rodzaju zamachem na konwenans, bo bardzo dużo głosów w internecie wszyscy się kłócą. Niektórzy uważają, że jest to absolutnie najlepsze, tak. Inni, że fatalne. Ja też. Rekonstruktorzy historyczni tak, też tak, 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 wypowiadają się tak. Wszyscy się też obrażają nawzajem. Tak, że jest to zamach na klasizm albo wspieranie klasizmu. Myślę, że to, ile emocji wzbudza ten serial, zrobione, naprawdę. Tak, jest dowodem jego sukcesu i zdecydowanie polecam, żeby chociaż wyrobić sobie opinię. Tyle autoironii polskiej, ile jest w tym serialu, to naprawdę ze świecą szukać. Ja no właśnie nie można przestać punktować wszystkiego, co w tym serialu jest. Słuchajcie, myślę, że wybuchający zegar oraz cudowne wykorzystanie, na przykład ja panu nie przerywałem, naprawdę robi jest robotę. To serial współczesny. Współczesny, w kostiumie. Tak. W kostiumie całkiem innym, bo jednak kostiumie sci-fi i też z całkiem innego uniwersum, The Last of Us. To był serial, który myślę wyznaczał rytm początku roku, już troszeczkę o nim zapomnieliśmy, ale ja chciałam o nim tylko wspomnieć, bo pokazuje, jak można wyrwać opowieść serialową, która ma genezę w grze komputerowej i przenieść ją do nowego uniwersum odbiorczego. Do tej pory sądzę, że wielu osobom wydaje się, jak słyszą nas oparte na grze komputerowej, mówią, to nie jest dla mnie. Ten serial gdzieś chyba wykrzywia tę mapę skojarzeń i pokazuje, że można osadzić coś w świecie całkowicie oderwanym od tego, co realistyczne, a jednocześnie opowiadać o tym, co najgłębiej i najprawdziwiej ludzkie. Plus myślę, że to też jest serial, który sprawił, że Pedro Pascal już nigdy nie zejdzie z panteonu międzynarodowych gwiazd oraz gwiazd mody również. Moda męska w jego wykonaniu absolutnie wspaniała. Moda jeszcze mi się bardziej podobała niż całość, i moda jeszcze w Infamii. A, Infamia, wspaniała. Infamia, wspaniała, absolutnie. Tylko strony muzycznej zachwycam się, tak, ale rzeczywiście to jest serial, który łączy i świat kultury romskiej, ale opowiedziany współcześnie, i wątki kryminalne, ale też ten wątek dojrzewania, prawda? Więc wydaje mi się, że i muzycznie, i bardzo... aktorsko myślę, że tutaj mamy kandydatkę do wielu poważnych nagród w przyszłości. Bardzo mnie też cieszy, że w ogóle to jest rok młodych aktorek i aktorów w polskim kinie i w polskich serialach w szczególności, więc dobrze, bo to woda na nasz młyn, będzie kogo nagradzać. Nominować, tak. I będzie. Nominować, oczywiście. Tak, ja jeszcze coś chciałam dorzucić, ale już nie. Chciałaś absolutnych debiutantów dorzucić, ale ja już wspomniałam. Ale jeszcze dorzucił jednak informację zwrotną. Informację zwrotną i warszawiankę dla mnie. A nie, to ja się tutaj z warszawianką nie zgadzam, ale informacja zwrotna świetna. Informacja zwrotna, czyli serial Tak jak książka była świetna. Według Kuby Żulczyka. No to mamy, nie podobał, udało się. Nie zgadzamy. Udało się. Słuchajcie, i na koniec naszym zwyczajem każdy musi wskazać dwie najważniejsze rzeczy z tego wszystkiego, które wybrałyśmy. Anda, może być jedna. Nie, ja bym wskazała dwie. To znaczy będę dalej się upierać przy wystawie Anny Król pod tytułem Tatry ze względu na jej mistrzostwo. I
wzorzec wystawy indywidualnej, jaką jest wystawa Ziółkowskiego w Mocaku, zrobiona przez Delfinę Jałowik. Cudownie. Jacku? No to ja też powtórzę to, co mówiłem. Przede wszystkim Beyond w albumie Jakuba Józefa Orlińskiego i żeby nie zostać wyłącznie przy płytach, no to zapowiadam, że kto nie widział, niech wiosną wybierze się do Opery Narodowej na Petera Grimesa w reżyserii Mariusza Trylińskiego. Cudownie. No dla mnie to jest koszmarnie trudny wybór. No ja bym powiedziała na pewno Vito Bambino. No i Astma i też Katia. Jest to dla mnie tak trudne. Trójeczka. Film? Ja powiem, że jednak Barbie, nie chodzi o to, że to jest mój ulubiony tytuł, ale chodzi mi o skalę, fenomen i jakby całą falę wiążącą się z tym tytułem, a z seriali Infamia. Infamia to jest dla mnie nowe otwarcie w polskim serialu, zdecydowanie. Jacku? Ja nagnę troszkę zasady i na jednym oddechu zrobię trzy, ale tylko jeden z teatru, czyli Mateusz Pakuła, Jak nie zabiłem swojego ojca, ale przede wszystkim Zielona granica Agnieszki Holland i Lech Janerka, Gipsowy odlew falsyfikatu. Ja myślę, że Chłopek nie możemy ominąć, bo to jednak był fenomen i rzecz ważna w tym roku, więc Chłopki i Małgorzata Lebda-Łakome. Ja Zielona granica na koniec i z tym zostaję. Bardzo wam dziękuję. Cudownie. Życzę wszystkim wam kolejnego roku fantastycznych wrażeń. Myślę, że ten rok takie wrażenia nam przyniesie i zmiany, które myślę, że będą dobre dla kultury, choć pewnie będzie trudno, ale uporać się z instytucjami. Tak, bo poległy instytucje, artyści niekoniecznie. Tak. Dzięki wielkie i wszyscy życzymy wszystkiego najlepszego.